Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami Mindfuck Simulator 2013, czyli innymi słowy Antichamber. Antichamber, czyli gra, która po prostu zrobi z mózgu papkę. Gra, w której się dzieje tyle dziwnych, pokrzaczonych rzeczy, że nasza percepcja nie jest w stanie tego ogarnąć. To jest gra jednego kolesia. Jeden koleś stworzył tę zajebistą grę, moim zdaniem najlepsza na rynku gra ryjąca baniak, gniecąca czerep. Po prostu, mógłbym długo się, że tak powiem, rozpływać nad Antichamberem. Naprawdę ja uwielbiam takie smaczki, takie rozwiązania, takie fajne zabiegi, jakie zobaczycie tutaj w tej grze. Najważniejsza rzecz na początku, którą muszę wam powiedzieć techniczną, a ja Antichambera nie przeszedłem jeszcze, znaczy inaczej może. Ja zacząłem już kiedyś grać w Antichamber, półtora roku temu. Mniej więcej niecałe 4 godziny pograłem, więc nie przeszedłem gry. Nie wiem ile przeszedłem ogólnie, czy to jest połowa, czy 3/4. Mniej więcej można by powiedzieć, że pewnie ponad połowa. Nie doszedłem do końca, nigdy nie dostałem się do tego tutaj właśnie miejsca, które jest napisane, które jest oznaczone napisem Exit, które prawdopodobnie, chociaż nie wiem, oznacza wyjście, a może tak naprawdę trzeba zadać od tyłu i to jest Tixe i nie wiadomo co to jest Tixe, nie mam pojęcia, wszystko tu się może dziać. Pokażę wam, no tutaj są obrazki, które będziemy zbierać podczas rozgrywki, to cały czas jeszcze jest save z mojej poprzedniej właśnie rozgrywki, sprzed półtora roku, 4 godziny nabite. Tutaj mamy, w ogóle bardzo fajny jest system menu, bo to jest całe menu gry. Od razu tutaj stoimy właśnie w tym dziwnym antichamberze, czyli w tej antykomnacie. Tutaj mamy mapę, tutaj mamy rzeczy, które musimy wiedzieć na temat gry. Tu jest jakiś timer, który w ogóle jest jakiś ciekawy i też można coś z nim zrobić. To też jest jakaś zagadka, zaraz zobaczycie. I mamy tutaj obrazki. Tutaj mamy znaczniki, które jakby opowiadają nam i tłumaczą grę, ale mają też różne hinty ze sobą, niosą, tak? Więc żeby tutaj już wam za bardzo, nie wiem, nie spoilować, dlatego szybko przeleciałem przez mapę i nie czytamy tych wszystkich opisów. Wszystko zaczniemy od samego początku, ja niestety grę kasuję, tutaj mamy przycisk, który pozwala mi kasować. Progres, jebudu, czy chcę usunąć zapisaną grę? Tak! Jebudu, jesteśmy w nowej grze! Every Journey is a series of choices, the first is to begin the journey, czyli mamy, zaczynamy nową grę, mamy pierwszy właśnie znacznik, widzicie, o to właśnie tu chodzi, możemy sobie przybliżyć, zawsze jest obrazek i zawsze jakiś opis. Po tej stronie tutaj mamy timer, godzina 30, w godzinę 30 chyba, może to oznacza, że jeżeli uda mi się przejść w godzinę 30 tę grę, to będzie jakiś achievement, może, nie wiem, to dla mnie jest zagadka. No i mamy mapę, jak widzicie, ta mapa poprzednio była rozwinięta bardzo, ale my zaczynamy od samego początku, leap of faith, czyli skok wiary. Co możemy kojarzyć chociażby z Assassin's Creed. Moi drodzy, jeszcze nie powiedziałem wam jednej ważnej rzeczy, którą, że tak powiem, opowiem wam o tej rzeczy tuż przed skokiem w dół. Mianowicie, część z was na pewno już dobrze wie, że jestem twórcą gier również i głównie gier logicznych, więc dla mnie gry logiczne to jest najlepszy gatunek gier, jaki istnieje. Dlatego przygotowałem dla was pewną zagadkę, ale nic wam o tej zagadce nie powiem, żeby wam nie spoilować. Musicie tylko wiedzieć i mieć świadomość tego, że oglądając odcinki z Antichambera natkniecie się na pewne elementy tej zagadki, jeśli połączycie wszystko razem spójnie, jeśli tak wyłapiecie wszystkie właśnie elementy tej zagadki, którą dla was przygotowałem w tej serii, to, moi drodzy, będzie jakaś nagroda na końcu. Cały opis zasad i wszystko, co powinniście wiedzieć na temat zagadki, jeśli chcecie wiedzieć dosłownie wszystko, znajdziecie w opisie pod tym pierwszym filmem. Natomiast to, co mogę powiedzieć tym, którzy nie chcą zaglądać do opisu, żeby sobie nie spoilować, że tak powiem, wszystkich tajemnic, które dla was przygotowałem, w tej serii, w odcinkach będziecie mogli znaleźć 11 elementów. 11 elementów, które razem utworzą rozwiązanie zagadki, z którą prawdopodobnie, albo przynajmniej mam nadzieję, będziecie wiedzieć, co zrobić, żeby znaleźć nagrodę. Nagrodę znajdziecie, podpowiem wam, w internecie, więc mam nadzieję, że po znalezieniu tych 11 elementów dacie radę i mam nadzieję, że to, co znajdziecie na końcu, wam się spodoba. Więc to tyle, jeśli chodzi o zagadkę, którą znajdziecie tutaj, gdzieś, pośród tych odcinków z Antichambera. I my teraz zaczynamy w Antichambera, kurka wodna, grać. Więc pierwsze zazwyczaj, co robię, to nie idę w kierunku, którym gra mi mówi, więc pójdę w tym kierunku i zobaczymy, co my tutaj mamy. Tu jest napisane up, tu jest jakieś dziwne oko i tu w ogóle jeszcze what the fuck tutaj jest. Powiem wam szczerze, że grałem w Antichamber, no, dość dawno, półtora roku temu to rzeczywiście jest dawno i mało pamiętam, naprawdę mało pamiętam. Więc będę starał się jakby
Dlatego to ja nazwałem tę serię Grandka w ćwierć ciemno. Zazwyczaj nazywam to Grandką w ciemno albo Grandką w pół ciemno, a to jest Grandka w ćwierć ciemno, bo nie wiem, czy przypadkiem nie została mi ćwierć gry do ogarnięcia, więc... O! Już pierwszy mindfuck. Ja bym chciał spaść na dół, a tu mi się, proszę bardzo, generują schody. Jeśli nie znacie, nie znacie w ogóle Antichambera, no to mam nadzieję, że będziecie mieli wreszcie okazję sobie razem ze mną go poznać. Gra jest oczywiście z jakimś cudem udało mi się spaść. Być może jak skoczyłem, to od razu spadłem. Widzicie, mindfuck ostry. Gra jest z 2013 roku. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy z tym jeszcze nic... w ogóle znalazłem drzwi z napisem The End. To ciekawe, już znalazłem drzwi z napisem The End. Chyba wcześniej tego nie znalazłem, żeby było ciekawiej. Dobra, w każdym razie, moi drodzy, 2013 rok, tak, więc gra jest już w tym momencie... No, ma 2,5 roku w momencie, kiedy gram. Więc, no dobra, w każdym razie mam nadzieję, że nawet... spadłem! Jeszcze niżej. Już w ogóle nie wiadomo, cholera wie, gdzie jestem. Dobrze, zobaczmy, co tu mamy. Tutaj mamy jakąś... Failing to succeed does not mean failing to progress. Bardzo tajemnicza nazwa, bardzo tajemnicza notka. Zobaczmy, co to jest to. To jest nic. Ja kojarzę te okręgi i obręcze, ale nie mam pojęcia, co z nimi zrobić. Być może jeszcze nic nie mogę zrobić. W ogóle słyszę jakieś odgłosy morza. I teraz pytanie brzmi, czy znowu gra nie pogrywa sobie ze mną? Czy nie ma jakichś ukrytych ścian? Ha! Wiedziałem, że są jakieś ukryte ściany. Oh yeah! No to jak widzicie, ja trochę mi się przypomina różnych rzeczy, jak zaczynam grać i ogrywać. Ale coś może... Aha, te okręgi są pewnie po to, żebym widział, że się cofam. Co jest pewnie kolejny, okej. Dobra, czyli już zaczynamy od jakiegoś sekretu. W ogóle nie idę tak, jak powinienem pójść. W ogóle idę w jakąś dziwnym kierunku. Mamy jakąś rakietę. Venturing into the unknown can lead to great rewards. Okej. Dobra, co my tu... Okej. I zobaczcie, już na początku znalazłem jakieś bardzo dziwne... bardzo dziwną rzecz. Znalazłem wreszcie gun. Ja to bym od razu nazwał Portal Gun, bo mi się to kojarzy z portalem, ale nie, to jest po prostu, ja to nazywam Mindfuck Gun, bo to jest taki po prostu pistolet, który będzie strzelał jakimiś sześcianami, więc w ogóle najciekawsze jest to, że zobaczcie, jak patrzę tutaj, to nie widzę tego, co dokładnie tutaj jest, więc w ogóle o co chodzi? Nie zaczynam w ogóle od łatwych rzeczy, od tych, od których powinienem zacząć, zaczynając grać w ogóle w Antichamber i pewnie normalnie ludzie to zaczynają od tego, ale widzę, że tutaj... Czy ja się mogę tu jakoś... Chyba nie mogę się tutaj dostać. Widocznie muszę dostać się z drugiej strony. Czy ja mam dostęp do mapy gdzieś pod M? Nie. Dobrze, okej. Czyli tu... Tu jeszcze jest ścieżka, wiecie co? Bo tu widzę, że jest tylko i wyłącznie zejście w dół. Nie ma zejścia w bok. Aha, to są schody ogólnie. Dobra, zobaczmy. Pójdźmy tymi schodami. Oho! Czerwono-niebieskie schody. Tutaj był jakiś mindfuck również. Trochę mi się też kojarzy, nawet w opisie jest wspomniany Escher. Escher był twórcą jakichś takich dziwnych, po prostu optycznych iluzji, jak na przykład schody, które nigdy się nie kończą. Bardzo fajna optyczna iluzja. O! Świetnie! Dotarliśmy do tych samych schodów. No właśnie, wiemy, jakiś mindfuck tu jest. A choice may be as simple as going left or going right. Na pewno. Wybór jest tak prosty, jak pójście w lewo albo pójście w prawo. Świetnie. Czy będę cały czas szedł? Tak, cały czas widzę, że dochodzimy do schodów. Wszystko się resetuje. Jestem ciekawy, czy ja tutaj, jak zrobię parę kółek, to coś się odblokuje może, czy jednak nie. Co, może jednak muszę wybrać niebieskie schody. Aha. Okej, niebieskie schody wybrałem, ale teraz się pokazało coś nowego. The choice doesn't matter if the outcome is the same. Wybór nie ma znaczenia, jeśli efekt jest taki sam. A jak się cofnę? A jak się cofam, to zobaczcie. No i to jest właśnie ten mindfuck, o którym wam wspominałem. Nagle okazuje się, że mamy jeszcze jakieś tutaj przejście. Co to jest? When you return to where you have been, things aren't always as remembered. Tak, czy jak wracam do miejsc, w których byłem, one nie zawsze wyglądają tak samo. To w ogóle jakieś dziwne kolory się dzieją. Okej, kolejna sekwencja mindfucków, jak widzicie. Idę cały czas w kółko i w ogóle co się dzieje. Masakra. Dobra, mamy drzwi. Chyba wrzuciłem wreszcie do miejsca, które jest bardziej jakby... Które... Można powiedzieć, że powinienem zacząć od tego miejsca, bo jest bardziej takie, nazwijmy to, logiczne i bardziej takie dla początkujących. Escape. Some choices leave us running around a lot
without really getting anywhere. Okej, czyli czasami jak będziemy biegać w kółko, to możemy użyć escape'a i się przeteleportować do in... Serio? I przeteleportować się do innej części mapy, bo to jest po prostu pusty zaułek. I teraz muszę po prostu wcisnąć escape. Wracam, proszę bardzo, tutaj. I wracam z powrotem do tego huba, nazwijmy to, czyli w miejsce, które zacząłem grać. Proszę bardzo, dzięki temu licznikowi również widzę, ile poświęciłem czasu na grę. Więc, teraz już jest walk zamiast jump, to ciekawe. Więc, moi drodzy, będę mógł dzięki temu widzieć, ile czasu spędziłem na grze. Dobra, teraz zamiast jump mamy walk. Więc gra sobie zrobiła z nas jakieś tutaj, poleciała w kulki. Teraz zamiast skoczyć mam po prostu iść. No w sumie i tak chciałem iść. Więc pójdźmy. Prawdopodobnie jak skoczę, to będę mógł spaść, więc spoko. Dobra, pójdźmy normalnie na początku, tak jak zazwyczaj by ludzie szli. Taking the first step can be harder than the rest of the challenge. Czyli czasami pierwszy krok jest trudniejszy niż cała reszta wyzwania. Okej, tutaj widzę, że nic nie ma. Dlatego tu pójdę. Proszę bardzo, wydawało mi się, że nic nie ma. A jednak coś jest. Niewidzialna ściana. Fly. Okej. Czyli teraz każe mi latać. Spoko roko. To jest jakaś informacja, którą nie przeczytałem? Tak, oczywiście. A dead end will only stop you if you don't try to move through it. Czyli, że tak powiem, ślepy zaułek zatrzyma cię tylko wtedy, jeśli nie będziesz próbował przez niego przejść. Czyli może w tamtym miejscu też mógłbym przejść na przykład. Dobra, czy jestem w stanie tam doskoczyć? Nie, spadam na mordę. Jestem w jakimś miejscu. Okej, tutaj nie przejdę, ponieważ nie mam niestety właśnie tego czegoś. Czyli nie mam gnata, nie mam tego pistoletu, ale widzicie, tu jest napisane up. A ten up widzieliśmy tu z góry, czyli widać, tutaj mogłoby być przejście do tego miejsca. Co my tutaj mamy? We fall down when there is nothing there to support us. Czyli spadamy w dół, jeżeli nic nas nie wspiera, nic nie może nas wesprzeć. O, wydawało mi się... Mam trochę zboczenie, prawda? Jeszcze takie, że wydawało mi się, że tutaj może jakiś mors, bo tu widzę małe kropki i długie kropki, ale to nie po prostu jest ten napis, więc to nie jest żaden mors ani nic w tym stylu. Gra nie wymaga od nas wiedzy na temat rzeczy, nazwijmy to external knowledge, tak? Czyli wiedza zewnętrzna, na przykład gdybyśmy potrzebowali Google do morsa, prawda? The path of least resistance is a valid option, czyli droga z najmniejszym oporem jest najbardziej odpowiednia. Czyli teraz już nie możemy przejść tędy. Znowu droga jednotorowa, więc zobaczymy, gdzie dojdziemy tu. O, kiedyś pamiętam, też było coś takiego, że miałem jeden dosłownie narożnik, widziałem, że jest innego koloru i mnie kurde strasznie wkurzało, że to jest błąd graficzny. Czy to ma coś oznaczać? Nie mam pojęcia. Okej, zobaczcie, jak chodzę, to te kulki się ruszają, a jak stoję, to się nie ruszają. Zresztą może tu... O, dlatego używam shift do chodzenia. Bo jak te kulki się ruszają, to... coś się zmieniło, nie? Czy coś się nie zmieniło jednak? Okej, oczywiście, coś się zmieniło. Szedłem i nagle się okazało, że wszystko się wywróciło do góry nogami. A tu pewnie mogę wskoczyć. Właśnie, tam coś jest, tam mogę wejść. Ale tu jeszcze jest informacja. What looks out of reach may only be a few steps away. Coś, co wygląda, że jest poza zasięgiem? Poza zasięgiem? Może być tak naprawdę... Parę kroków od ciebie. No właśnie, czyli tutaj, prawda, analogia do uniesień miłosnych, nazwijmy to. Dobra, tutaj nie wejdę, ale tam jest jakiś... O Jezu, tu jest jakiś mindfuck, jakieś skrzynki. I oczywiście jakiś obrazek. Nie wejdę tu, dopóki nie będę cholernego gnata, a tego gnata już znalazłem, o dziwo. Hyda! Nie udało mi się tam skoczyć. Być może skoczyłem za wcześnie albo za późno. Opda! Nie mogę tam skoczyć. Ale wydaje mi się, że to jest też coś. Aha! Okej. Dobra. Widzicie, tu jest kolejne przejście. I mogę się tu wybijać, bo teraz skaczę spacją. Dobra, wejdźmy tu. W takim wypadku. Okej, znalazłem kolejne przejście. Widzicie, to jest ta dziwna winda właśnie. Spartoliłem się. Jeszcze niżej. No dobra. Okej. Co to? Szczerze mówiąc, to coś sobie tutaj łazi. Po prostu, to wygląda jak pojawiło się, przeleciało i już tego nie ma. Interesujące, powiem wam szczerze, nie pamiętam, o co chodziło z tym aspektem. Szczerze wam się mu przyznam. Ale wszystko się odkryje po drodze, więc teoretycznie, wiecie, trochę dlatego to nazywam, kurde, grantką w ćwierć ciemno, tak? Wszystko tu dla mnie również po części jest nowe.
bo nie pamiętam. Półtora roku robi różnicę. No już się powtarzam, więc nie będę mówił więcej. Okej, dobra. Tu jest jakiś dziwny fluid, jakiś płyn, który coś chyba resetował. Nie wiem, czy przypadkiem nie niszczył mi wszystkiego z tego, wszystkich nabojów z mojego gnata, tak mi się wydaje. O, jakaś kometa. If you aren't paying attention, you will miss everything around you. Okej, jak nie będę, że tak powiem, zwracał uwagi, tylko zajmował się moim smartfonem, to nie zobaczę, że kometa pierdzielnęła w miasto. Bardzo mi się też podoba to, że te mądre słowa, które zawierają te, kurcze, kratki, kartki, jakkolwiek to nazwać, są bardzo fajnie zilustrowane obrazkami. To takie moje przemyślenie, dobra. Teraz pytanie brzmi, dlaczego to... Aha, bo to pewnie może... To pewnie może zejść na dół. Okej, tego nie mogę się pozbyć, ponieważ nie mam gnata oczywiście. Więc dobra, muszę chyba rzeczywiście, powiem wam szczerze, zdobyć ten pistolet. Tylko pytanie brzmi jak? Nie pamiętam, gdzie on dokładnie był. I wydaje mi się, że po prostu wrócę teraz. Widzicie, powoli zapełniamy tablicę. Widzieliście, jak tę tablicę miałem zapełnioną wcześniej. Dobrze. Cry me a river. Siła w liczbach. Gdzie my chcemy wrócić? Stairways to heaven. Dobra, wracamy tutaj. Czyli w miejsce, w którym byliśmy poprzednio. I teraz zobaczymy. Idę. Tu jeszcze jest to przejście, ale już teraz tam nie dojdę. Dojdę, jak skoczę. Dobra, spoko. Tu mi nie znika z oczu. Dobrze, to teraz tak. Co my tutaj... co tu się dzieje? Chwilowo na razie badam tak, o... Próbuję sobie przypomnieć, co tu się działo, ale widać, że... No jakieś dziwne rzeczy ogólnie, nie? Zobaczymy, co jest po tej stronie. Tutaj... Tu znowu są jakieś drzwi. Okej, tutaj nie mogę przejść. Dobra, tam coś jest znowu. Słyszę jakiś szum wody. Some paths are straightforward. Niektóre drogi są po prostu bardzo proste. Takie logicznie proste. Okej. Po prostu droga w dół. Chyba muszę tu sobie trochę poskakać. Zobaczymy. Okej. Czy siła będzie wpływać na to, jak się będę odbijał? Okej. I w dół. I uwaga. Hops. Okej, dobra. Też muszę dobrze wyliczyć. Moment. Hopa! O właśnie, może nam się da wskoczyć. Raczej na pewno nie może, tylko na pewno nam się da wskoczyć. Oh yeah! Dobra! Tylko... Aha, ja stąd przyszedłem. Dobra, stąd przyszedłem. Ale gdzieś tu jest jakieś zwykłe wyjście, chyba, nie? Ale ja mimo wszystko chciałbym dostać się może gdzieś w dół. Czy w ogóle jest taka szansa, żebym się dostał w dół? Aha. Spróbuję, bo tam jest, widzicie, kolejne przejście. Ale ja próbuję jakby... Wiecie, przypierdzielić z całej siły. Ale odbijam się od ściany, więc pewnie i tak za głęboko nie wejdę, że tak to ujmę. Dobra, okej. Czy jesteśmy tutaj? Co my tutaj mamy? Life has a way of pushing us in the right direction. Życie ma tendencję do pchania nas w odpowiednim kierunku. Nie byłem tu wcześniej. Shit! Widzieliście? I to jest właśnie esencja, moi drodzy, esencja antichambera. Odwracam się, jest coś innego, stwierdzam, dobra, to jednak wracam, ale to znowu jest co innego. Wyniosło mnie gdzieś w pieruny jasne. Jestem znowu w tym miejscu, gdzie były skoki. Oj, tam na górze zobaczcie też, coś jest w ogóle. What the fuck? Aha. No dobra, to mi kazało znowu skoczyć, więc spadłem. Czy to już, tak, to już widziałem. Aha, tędy szedłem. No dobra, skoro jesteśmy tutaj, to w takim wypadku... Spróbujmy iść teraz tak, jak nam gra każe. Bez żadnych dziwactw. Przejdźmy sobie tutaj. Co my tu mamy? Some paths are clearer than others. Okej, niektóre trasy są bardziej... Aha, bardziej logiczne niż inne. Dobra, czyli znowu znalazłem się tutaj w tych drzwiach. Jak będę szedł... No jestem ciekawy, przejdę sobie czerwoną drogą, a teraz wrócę. Okej. No i jestem w miejscu, gdzie byłem poprzednio. To już chyba było. Tak, niektóre rzeczy nie są takie, jak je zastaliśmy. Czyli znowu wracam do tego miejsca, gdzie się kręcę w kółko. Albo przejdę tutaj. Aha, zaraz to będzie... Dobra, czyli dupa. Jest dupa, musieliśmy znowu wrócić tutaj, więc pójdźmy sobie do tej Cry Me a River, gdzie każą mi latać, ale pytanie brzmi... Okej, tutaj mogę przejść oczywiście. Dobra, czy tutaj coś zostawiłem? Na pewno pozostawiałem.
różne rzeczy w różnych miejscach, jak widzicie. Tu jest też... Fuck. Fuck. Fuck! Spadłem! Okej. Okay. Co teraz? Chyba mogę dostać się znowu w jakieś miejsce. Jezus Maria. Dobra, to muszę... Ja się zastanawiam, gdzie ja muszę... Gdzie ja mogę zdobyć ten cholerny mój... Kurde. Okej. Okay. Chcę zdobyć, wiecie co, ten pistolet mój, bo ten pistolet mi pozwoli ogarnąć motyw. Dobra. No chyba... jestem teraz w miejscu, gdzie mi pisze what the fuck. WTF. Mogę tu wejść? Aż się boję. Bo tam coś jeszcze jest. What the fuck. Spadłem! Fuck. What the fuck, spadłem. Dobra, no to... A, chciałem zobaczyć tamto miejsce, no i się nie udało. Chyba, że jestem dokładnie w tym samym miejscu, co byłem. Nie. L-I-F. Life. Life. Ogólnie widzę, że tam się wypisuje life. Co my tutaj mamy? What appears impossible may have a very simple answer. Coś, co wydaje się być... To nigdy nie miało ramki. Czy mi się wydaje? Czy miało ramkę, nigdy nie zauważyłem. Coś, co... coś, co wydaje się niemożliwe, może mieć bardzo proste rozwiązanie. Kaczka! How we perceive a problem can change every time we see it. Tak właśnie, bo zobaczcie, tak naprawdę widzę tu kaczkę, ale również widzę królika, w zależności jak na to spojrzeć. Bardzo mi się podobają obrazki do tych napisów. Naprawdę bardzo pasują. Oho! Oko. Aha! Chyba rozumiem, jak patrzę w to miejsce, to się z tyłu zamyka. Dopiero jak spojrzę tu, czy musiałbym tam pójść tyłem, ale zanim tam pójdę, chyba muszę zobaczyć, o co chodzi z tym life'em. Life. Okej, okay. Życie. Co my tu mamy? Mija. Jakiś dziwny konstrukt. O, i tutaj ostatnio leciał ten fioletowy... O, właśnie. Siema. Zobaczcie. Jasne, to coś przesuwa się, jeśli mam obok tego myszkę. Haha! Czyli to coś mogę doprowadzić gdzieś, to pewnie jest jedna z zagadek, czyli będzie trzeba odprowadzić tego mojego kolegę przez całą galerię. Spoko, zobaczmy, co my tu jeszcze widzimy. Tu są strzałki, tutaj są sześciany, tutaj jest, nie mam pojęcia, co to jest, wielki karaluch, wielki robal i krzesło. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy to tworzy jakąś historię. Arrows, cubes, chair i coś, jakiś robal. Co to jest to? To też jest coś dziwnego, jak widzicie, z każdej strony jest zupełnie inny konstrukt. Wygląda jak jakiś atom. To też jest coś dziwnego. Szkoda, że nie mogę jakoś łączyć oglądania z przesuwaniem. No mogę w sumie po części przesuwanie z oglądaniem łączyć. Tylko muszę tą mychą tutaj jednak go smyrać. Co my tutaj mamy? Znowu jakiś konstrukt. Jezus Maria. No naprawdę twórca miał wyobraźnię. Jestem pełen podziwu, jak jeden człowiek, i jeśli się nie mylę, bo wydaje mi się, że to po prostu jeden człowiek stworzył, bo gdzieś kiedyś o tym czytałem. Jak jeden człowiek może wymyślić coś takiego? Więc naprawdę trzeba mieć łeb. Trzeba mieć przede wszystkim wyobraźnię. Proszę bardzo, zegarek, który wcale nie pokazuje prawidłowej godziny, bo właśnie sobie to uświadomiłem i sprawdziłem. Może któraś... Proszę bardzo, może któraś z tych... Oto to! Miałem spytać właśnie i zastanowić się, czy może któraś z tych... Z któryś z tych sześcianów ma jakieś tajne przejście z któregoś miejsca i zobaczcie, ma przejście, więc zaraz postaramy się tam pójść, tylko doprowadzę tego małego dziada gdzieś tam, więc poczekajcie, ja go może w przyspieszonym tempie przeprowadzę. Okej, okay, doprowadziłem go do samego końca i teraz cholera wie, gdzie on sobie poszedł. Poszedł gdzieś tam. Ale to prawdopodobnie on pojawi się w jakimś dziwnym miejscu, w dziwnym momencie. Mi się wydawało, czy to mi coś też mówiło. Plus i równa się... Plus i równa się coś takiego. Ha, to ciekawe. O, proszę bardzo, taka analogia do Ponga. Pierwsza gra ever stworzona przez człowieka. Pong! Co my tu mamy? Jakieś znowu dziwne, wygięte elementy, które trochę przypominają mi nawet logo Antichambera. Tu mamy, proszę bardzo, X, Y, Z oś. Tu mamy bączka. Może po prostu twórca bawił się różnymi rzeczami i stwierdził, o, to ja sobie pobawię się, porobię jakieś dziwne rzeczy i ewentualnie wrzucę do gry. I proszę bardzo, wyszło coś takiego. Musiał się rzeczywiście bawić z takimi rzeczami, bo sami widzicie, co on tutaj potworzył. O, proszę, to jakiś nawet
twarze tutaj jest coś dziwnego. Tutaj mamy... O, proszę, jakiś cube. Tu była Mia. O, tu jakiś mindfuck znowu. Już bardzo widać, jak to działa, nie? Że wychodzą, kurde, na zewnątrz ramki. Daje to fajny efekt. Dobra, chyba obejrzałem wszystko. Tylko chcę znaleźć, gdzie było to przejście. Tutaj. No właśnie. Siema. When you absorb your surroundings, you may notice things that you didn't see before. Okej. Czyli jeśli będę absorbował okolice, to zobaczę rzeczy, których nie widziałem wcześniej. No na pewno tutaj mogę z powrotem wrócić. Okej. O, to jest to sama informacja. Trzy razy? Cztery razy. Może na przykład muszę robić kółka, bo kiedyś któryś grze, a może nawet w tej, jak się robiło dużo kółek, to coś się zmieniało. A być może nie, to nie ta gra. Okej. Kółka. Kolorowe kółka. O kurde. No to tu już, tu zupełnie jest mindfuck. Słyszę dźwięki nocy. Ciekawe, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. No dobra, to na pewno ten labirynt... O Boże. Ten labirynt na pewno zrobi mi z mózgu sieczkę. O! Udało się gdzieś wyjść. Yeah! If you never stop trying, you will get there eventually. Jeśli nigdy nie przestanę próbować, na pewno tam kiedyś dojdę. Do celu. No i chyba to jest to miejsce. To jest to miejsce, gdzie się szło w kółko. A raczej w takie... jakiś wielokąt. I mówiło mi, chyba jak nie będziesz się starał, to dojdziesz. Some choices can leave us running around in circles. Niektóre wybory będą powodowały, że chodzimy w kółko. Wydaje mi się, że któreś z tych czarnych przestrzeni po prostu... Słyszycie ten dźwięk? Słyszę dokładnie ten sam, to samo, co mówiło do mnie live. A w ogóle to było przed chwilę... Zobaczcie, jest zielone. Co to znaczy, że jest zielone? Pierwszy raz... Zobaczcie, jest zielone. Co to oznacza? Nigdy w życiu nie zwróciłem uwagi na to, że to było zielone. Ha. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Czy to mnie gdzieś na przykład... A może to mnie zawsze będzie, nie wiem, na wschód, na północ? Zobaczmy, zmieńmy miejsce. I już nie ma zielonego. Co to oznacza, że... Kurde, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia, co to oznacza, jeżeli ten fragment jest zielony. Zobaczcie, on jest po prostu zielony. Ja coś z tym mogę zrobić, ale klikam i nic. Klikam i nic. Dobra, to mnie intryguje. Dlaczego to mi się podświetla na zielono? Czekajcie. Może poczekam i to coś zmieni. Nope. Patrzę w ciemność i nic. Kurde, to mnie intryguje. Tak, biegam w kółko, wiem. Ale może gdzieś mnie któreś z tych czarnych miejsc stąd wyprowadzi. A może i nie? I dlaczego jedno miało czarne, a drugie nie? Jedno miało ten zielony wskaźnik, a drugie nie miało. Okej, widzicie? Wróciłem. Wróciłem i jestem z powrotem tutaj. Ale to była dokładnie ta sama droga, więc spróbujmy raz jeszcze. Dobra, zobaczcie, jest o wiele mniejszy promień, to po pierwsze. A po drugie, coraz głośniej słyszę ten zegar. Okej. Widzicie? Wróciłem do zegara z napisem live. I zobaczcie, strzałka się narysowała na ziemi. To za chwilę pewnie zniknie. Jeszcze nie zniknęło. Co tu będzie napisane? Raw persistence may be the only option other than giving up entirely. Okej, czyli taka surowy upór, taki ośli upór, nawet bym powiedział, może być jedyną opcją. The only option other than giving up entirely. Jedyną opcją zamiast się poddać po prostu, tak? Więc zobaczmy, pewnie zaraz to zniknie. Jeszcze nie znika, to ciekawe. Aha, tu było inne wejście po prostu. No dobra. Pokazuje mi, żebym tam szedł, więc po prostu teraz tam pójdę. Tyłem oczywiście. Oh yeah, przeszliśmy ten fragment. To było trudne. O, niedźwiedź. A few steps backwards may keep you moving forwards. Okej, czyli... No właśnie, czasami kilka kroków, przepraszam, w tył pozwoli mi pójść dalej. I to się zgadza. Dokładnie tak. I z obu stron tam dochodzę. Okej. Wydaje mi się, że to jest to miejsce, które może mnie doprowadzić do... chociażby do pistoletu. Bo zobaczcie, tu jest zupełnie inna perspektywa niż jest tutaj. Tutaj tak samo. Są dwie różne perspektywy. Czy to jest to samo? Nie, tylko mi koloruje na zielono. Bo teraz zobaczcie, powinno zadać się coś takiego. Podejdę. Wypełnię cały swój widok, odejdę. Tak! I jest teraz wszystko na zielono. To akurat dobrze pamiętałem. Jak widzicie. I teraz tak, zobaczmy, czy to coś się zmieniło. Tu dalej jest niebiesko.
odejdziemy, jest teraz na wszystko po niebiesku. Po niebiesku? Na niebiesko. Czy tutaj coś mi się napisało? Faktycznie jest coś nowego. A window of opportunity can lead to new places if you are willing to take a closer look. No tak, rzeczywiście. Co to? To też jest coś, co nie mam pojęcia, co robiło, ale to jest jakaś, jak widzicie, dziwny... Ja bym to nazwał antymaterią, bo to mi najbardziej pasuje, bo to jest jakiś czarny blok, który w ogóle zasysa wszystko, tak jakby. O, widzicie, jesteśmy... Tu już kiedyś byliśmy. Widzicie? Tu już kiedyś byliśmy. I zobaczcie, teraz tutaj mamy ten gnat. Ten właśnie zasysacz sześcianów, więc wydaje mi się, że ja muszę się do niego dostać, być może znajdując przejście jakoś tutaj. Zobaczmy tu, czy udało mi się przejść. Nie. Z powrotem wróciłem tu. A tu jest znowu wszystko na niebiesko. I zobaczmy, jak tutaj pójdę. Czy to jest to samo miejsce? Tak. To samo miejsce, w którym widziałem tę dziwną rzecz. Czyli jestem teraz po drugiej stronie szyby, ale to jeszcze nie jest to miejsce, żeby zdobyć ten portal. Kurde, jaki portal, gan chłopie, ogarnij się. Dobra, zobaczmy teraz drugą stronę, zieloną. Zobaczmy, co się stanie, jak pójdę tutaj na zielono, bo tu nie wyszedłem z zielonej strony. Co my tu mamy? The world looks different on the other side. Świat wygląda inaczej po drugiej stronie. O kurde. Znowu jakieś nowe rzeczy. O, i tu jest zagadka. Zagadka, która, no, której potrzebuję niestety, ale tego gnata, żeby dalej iść, więc tu niestety nie mogę nic zrobić. A tutaj jest coś dziwnego. Ale dalej zastanawiam się, czy ja jestem w stanie dojść różowe. Różowego nie widziałem. Wejdźmy tu, zobaczmy różowe. Dwa. Okej, tutaj trzeba przeprowadzić to coś. A! Okej, widzicie? Czyli być może tutaj teraz, wcześniej gdybym tutaj przyszedł, to nie byłoby tego sześcianiku, a teraz był. Okej, tu widzę, że nie ma dojścia, jest tylko znowu na niebiesko albo na zielono. To idziemy na zielono. Kurde, a jak zdobyć ten dziadowski gnat? Chyba jestem ze złej strony po prostu, więc przejdźmy sobie tędy tutaj. Zobaczmy, co tu będzie. Okej. Do tego też potrzebuję, niestety... Kurde, dalej nie przejdę, jak nie będę miał pistoletu. Muszę ten pistolet zdobyć, więc moi drodzy, chyba wydaje mi się, że to wystarczy na jeden odcinek z Antichambera. Widzicie, z czym się człowiek tutaj mierzy, jeżeli nie znacie oczywiście gry. Jest naprawdę wielki, ostry mindfuck. Uwielbiam takie gry, jestem wielkim, wielkim fanem. Szczerym po prostu fanem Antichambera, jestem fanem mózgu tego twórcy, który tu wymyślił te wszystkie rzeczy. Ja muszę po prostu znaleźć ten pistolet. Możecie mi dać w komentarzach znać, którędy powinienem pójść. Którą stroną, żeby zdobyć ten gnat, bo bez tego gnata będziemy się trochę jakby kręcić w kółko. Co nie znaczy, że ja nie znalazłbym go w następnym odcinku grając sam, bo dopiero zacząłem eksplorować. Zobaczcie, ile jeszcze jest rzeczy, które widziałem, że są, ile jest przejść, do których nie poszedłem, bo po prostu jeszcze za wcześnie było, żeby przejść, tak? Więc no, nie da się wszystkiego w jeden odcinek ogarnąć, tak? Prawda? Tu już byłem, więc ja mogę po prostu teraz z powrotem wrócić do huba. I tak minęło ponad pół godziny, więc to jest idealny moment, żeby skończyć pierwszy odcinek. Zobaczcie, to jeszcze mnóstwo dróg do odkrycia. Więc moi drodzy, jeśli film wam się podobał, zostawcie lajka. Jeśli macie jakieś sugestie, pytania do gry, bądź chcielibyście mi na przykład zasugerować jakąś konkretną ścieżkę, dajcie znać w komentarzach. Ja wam pięknie dziękuję. Pamiętajcie również śledzić harmonogram i być zawsze na bieżąco. Wielka piona ode mnie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku z Mindfuck Simulator 2013. Cześć!